Przed zainstalowaniem kamery GPS Tab Dashcam wyślij nam numer IMEI kamery na adres supportmaupahelp 24us aby aktywować urządzenie. Aby rozpocząć otwieranie pudełka, powinieneś znaleźć kamerę GPS Tab Dashcam z dołączonym uchwytem montażowym, zestawem do instalacji sprzętu i śrubokrętem. Kamera samochodowa GPS Tab obsługuje zarówno kartę SIM, jak i kartę SD. Karty są wstępnie zainstalowane. Dodatkowo posiada osłonę zabezpieczającą przed Meisterką którą można otworzyć za pomocą dołączonego śrubokręta. Przed rozpoczęciem zlokalizuj skrzynkę bezpieczników w pojeździe na podstawie jego modelu i upewnij się, że masz pod ręką tester obwodów. Otwórz zestaw instalacyjny sprzętu. Zestaw zabiera kabel, zestaw bezpieczników i wkładkę bezpiecznikową. Zaczniemy od podłączenia kamery samochodowej do bezpiecznika, który ma stałe źródło zasilania. Aby to zrobić, zdejmij plastikowy panel ze skrzynki bezpieczników. Użyj testera obwodów, aby sprawdzić, który bezpiecznik korzysta ze stałego źródła zasilania. Użyj zestawu. Dodaj bezpiecznik. Zestaw dodaj bezpiecznik zapewnia gniazdo bezpiecznika dla istniejącego obwodu i inne gniazdo bezpiecznika dla nowego obwodu dla urządzenia daszka. Włóż nową wkładkę bezpiecznika dostarczoną w zestawie do pierwszego gniazda. Teraz włóż bezpiecznik ze skrzynki bezpieczników pojazdu do gniazda drugiego. Użyj standardowych szczypiec z wąskimi końcówkami, aby zacisnąć odsłonięte przewody za pomocą złącza do zaciskania końcówek. Podłącz zestaw bezpieczników do gniazda bezpiecznika pojazdu. Podłącz Przewód uziemiający, wsuwając go pod metalową śrubę lub wkręcając w pojazd. Poluzuj śrubę na tyle, aby ją wsunąć, a następnie dokręć z powrotem. Następnie podłącz kabel zasilający do kamery na deskę rozdzielczą i włącz kamerę, aby przetestować zasilanie. Przed zamontowaniem kamery na przedniej szybie sprawdź czy pojazd jest zaparkowany na równej powierzchni. Przednia szyba jest czyszczona wacikiem nasączonym alkoholem i całkowicie sucha. Ustaw kamerę na deskę rozdzielczą, upewniając się, że masz wyraźny widok na górną część ciała kierowcy. Masz dobry widok na drogę, kamera nie zasłania pola widzenia kierowcy i jest umieszczone jak najbliżej środka przedniej szyby, bez lusterka i kamery wzajemnie się zasłaniających. Następnie naciśnij ekran dotykowy Dashcam. Następnie wprowadź domyślny numer PIN, aby odblokować kamerę na deskę rozdzielczą. Naciśnij ikonę podglądu na żywo i użyj strzałek, aby przełączyć się między widokiem drogi a widokiem z kabiny. Użyj widoków kamery na deskę rozdzielczą, aby ustawić kamerę. Po wybraniu miejsca, w którym należy go umieścić, usuń taśmę samo przylepną ze wspornika montażowego i zamontuj daszkam na przedniej szybie. Teraz musisz ustawić kąty widzenia kamery na deskę rozdzielczą. Użyj specjalnego śrubokręta, aby poluzować trzy śruby zabezpieczające na okrągłej stronie deski rozdzielczej. Nie wykręcaj całkowicie śrub. Dostosuj kąt widzenia obiektywu skierowanego w stronę drogi, obracając korpus daszka. Następnie wyreguluj kąt widzenia soczewki skierowanej w stronę kierowcy, obracając pierścień. Po zakończeniu dokręć trzy boczne śruby. Zwróć uwagę, że daszka może. Można ustawić tak, aby widzieć kierowcę po lewej lub prawej stronie kabiny, aby dopasować oba kraje, które jeżdżą po prawej i lewej stronie. Kamera na deskę rozdzielczą zawiera czujniki wewnętrzne. Zanim zaczniesz korzystać z daszka, musisz ją najpierw skalibrować. Upewnij się, że zapłon pojazdu jest wyłączony. Sprawdź, czy kamera na deskę rozdzielczą jest włączona. Naciśnij ekran dotykowy i wprowadź domyślny kod PIN. Aby go odblokować, naciśnij ustawienia, a następnie naciśnij kalibrację. Proces trwa około sekundy, a po jego zakończeniu. Status zmienia się z nieukończonego na wykonany. Domyślny kod PIN jest publicznie dostępny. Aby zabezpieczyć dostęp do kamery Dashcam, należy zmienić kod PIN. Naciśnij ekran dotykowy i wprowadź domyślny kod PIN, aby go odblokować. Następnie naciśnij ustawienia, przewiń w dół, aby zmienić kod PIN. 4 cztery cyfry, aby uzyskać nowy kod PIN. Zwróć uwagę, że możesz ustawić kod dla menedżera załogi i inny kod dla kierowcy. Teraz, gdy kamera jest prawidłowo zainstalowana, poprowadź kabel zasilający wzdłuż podsufitki pojazdu od słupka A do źródła zasilania. Twoja kamera GPS-Tab Dashcam jest teraz zainstalowana i jest gotowa do przesyłania danych, dzięki czemu możesz oglądać wideo na żywo z pojazdu, wykrywać ryzykowne incydenty podczas jazdy, identyfikować czynniki rozpraszające kierowcę i inne funkcje. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wsparcia. Wyślij do nas e-mail na adres support 24us z numerem IMEI aparatu, aby aktywować aparat GPS-Tab.